Macie pozwolenie na opuszczenie przestrzeni Vardos. Nowe przydziały otrzymacie w drodze do celu. Komandor Versio, proszę iść. Wszyscy mieszkańcy mają się natychmiast rozejść. Ewakuacja przebiegnie w zaplanowanej kolejności. Do tego czasu będziecie wykonywać rozkazy Imperium. Ocencie bezpieczeństwo sektora 2B. Cywile są już mocno zdenerwowani. Tak jest. Ta burza jest zbyt silna. Co robimy? Nie sądzę, żebyśmy mogli coś zrobić. Nie w takiej sytuacji. Pozostaje nam czekać i wierzyć, że... Siły specjalne, przepuść ich. Przylecieliśmy tu po jedną osobę? Mogą tu zginąć cywile. W dodatku naraziliśmy naszych żołnierzy. Zaczną się ewakuować, gdy dostaną rozkaz. Odwaga w obliczu tej burzy dowodzi dyscyplinę. Ale czy zasługuje na wcześniejszą ewakuację? Gleb nadzoruje szkołę przyszłych dowódców Imperium. Szkoli lojalnych, skutecznych żołnierzy. Takich jak Aina i ja. A teraz prosi nas o przysługę. Mieszkańcy Vardos są wierni Imperium. Czemu mamy skazywać ich na cierpienie? Robimy to wszystko dla dobra ogółu, pani komandor. Ja tu nie widzę nic dobrego, agencie H. Vardos było naszym domem. Imperium to nasz dom. Operacja Popiół to test, który sprawdzi, czy jesteśmy godni tego, czym się stanie. Proszę, pani komandor. Jakbym słyszała... No, w samą porę. Aiden Versio. Przysłać admirał. Jestem Darina, ale żeby ryzykować dla mnie życiem swojej córki? Cel znaleziony. Idziemy, Gleb. Będzie mi wydawać rozkazy. Pięknie. Ej, co to? Niech on jest ze mną. Reszta zostaje tutaj. Nie są dla nas ważni. Co? Pani komandor. Mamy statek na lądowisku numer 2. Tam jest bezpiecznie. Idźcie, już, idźcie, już! Hej, co ty? Nie! Stać! To nie jest nasza misja! Spocznij! W porządku, zabierzemy was, idźcie! Nie możesz! Jestem twoim dowódcą! Spocznij! Aiden, nasze rozkazy są jasne. Mamy przewieźć protektor Gleb samą. Sytuacja się zmieniła. Rozejrzyj się wokół siebie. Czy tak powinno wyglądać Imperium? Del, proszę cię, nie rób tego. Imperium powinno ratować cywilów przed czymś takim jak Operacja Popiół. To jest nowe Imperium. Skoro tak, to nie chcę mieć nic wspólnego z nowym Imperium. Wykonuję tylko rozkazy mojego dowódcy. To są twoje rozkazy. To są twoje rozkazy. Jeśli tak, to dopuszczasz się zdrady! To są twoje rozkazy? Tak. A ja mam swoje. Opuść broń. Nie posłyszeć twoje, tak cię zgubi. Admirale Versio. Komandor Versio. I agent Mikko porzucili misję, dopuścili się zdrady. Przykro mi. Rozumiem. Przywieź do mnie Gleb. To twoja misja. Ja zajmę się zbiegłymi zdrajcami. Po drugiej stronie placu jest przejście. To nasza droga ucieczki. Jestem z pani. Nie strzelaj przede mną. Jeśli nas zobaczą, będą kłopoty. Jesteśmy na widoku. Musimy się gdzieś schować. Ognia! Hakuj, droidzie. Musimy dotrzeć do Corvusa i uciec. To nasza jedyna szansa. Słyszała pani policjant, ze strzelą.
Musimy zniszczyć działa przeciwlotnicze. Jest kiepsko. Weź się w garść, agencie Miko. Cywile na Korwusie liczą na nas. Nie mamy już komunikatorów imperialnych. Korwus nie będzie wiedział, że się zbliżamy. Coś wymyślimy. Zrobiłem to z ciężkim sercem. Zostaliśmy skazani. Będziemy się bronić albo zginiemy. Tak, pani komandor. Droidzie, hakowanie. Tam wyłączymy obronę przeciwlotniczą. Podążam za panią. Do uciekających statków. Nie tylko my chcemy bezpieczeństwa. Tak. Tędy. Zachowajmy ciszę, to nas nie zauważą. Zrozumiano. Czekaj na mój znak. Droidzie, hakowanie.
chwila, czekaj. Niech przejdzie. AT-AT. Działka AT-AT naruszą przeciwlotnicze tylko osoby. Dokładnie. A jeśli zniszczymy antenę celownicze, wyłączymy wszystkie działa w sektorze. Droidzie, osłaniaj mnie! Nie pozwólcie im się wygrać!
prawie po wszystkim. Nie dać nam wystartować. Zabiorę nas stąd, jak tylko dostaniemy się na Korwusa. Broń musiała sama wypalić. Agent Husk melduje się. Misja wykonana, sir. Gratuluję, komandorze Husk.
Więc nie jesteśmy zupełnie sami. Została część załogi. Chronili uchodźców przed tymi, którzy odmówili. Co z nimi? Wstrząśnięci. Zmieszanie. Ale cali. Pytanie tylko, co dalej? Musimy ostrzec ludzi. Kogo? Rebeliantów? Wtrącą nas do więzienia Słoneczna Plama, zanim cokolwiek powiemy. Dlatego uważam, że powinnaś wziąć Korwusa i odlecieć. Zostaw mi myśliwiec Taj, włączę sygnał alarmowy i poczekam na rebeliantów. Naprawdę myślisz, że mogłabym cię zostawić tu całkiem samego? Del. Oddział Inferno to my. Ty i ja. Tu Aiden Versio z imperialnej korwety Corvus. Wzywamy na pomoc członków Sojuszu Rebelii. Poddajemy się. Wezwać generała szybko. Więc podejrzewałeś pułapkę, ale wpuściłeś ich na pokład. Powtarzasz, żebym podejmował ryzyko. Taka decyzja wydała mi się najmniej odpowiedzialna. Tak trzymać. Cześć. Jestem generał Lando Calrissian. A wy musicie być dezerterami, o których tyle słyszałem. Generał? Powiedzieliśmy już twoim ludziom wszystko, co wiemy. Przejdźmy się. Okej. Co to ma być? Zły pomysł. Pomóżcie z zakładem. Shreef uważa was za szpiegów. A ty co myślisz? Myślę, że się boicie. Chcecie ujść z życiem. Wiecie co? Daliście dobry cynk o operacji Popiół. W zamian załatwiłem dwa myśliwce specjalnie dla was. Chwila. Puszczasz nas wolno? Zacznijcie nowe życie w bezpiecznym miejscu. Żebyście mogli nas śledzić? Nie mamy na to czasu. Odkryliśmy, że Naboo jest kolejnym celem operacji Popiół. Powstrzymajcie to. Raczej sobie poradzimy. Mylisz się. Imperium się zmienia, podobnie jak jego taktyka. Skoro tak, lecicie z nami. Pomożecie uratować Naboo. Nie planowaliśmy dołączyć do rebelii. Nikt was o to nie prosi. To niepowtarzalna oferta. Możecie odlecieć, albo pomóc nam to zatrzymać. Jesteście gotowi walczyć razem z nami? Cóż, jestem zwolennikiem dawania drugiej szansy. Chodźcie, zaprowadzę was do statków. Nie potrafimy nawet latać X-Wingami. Dla takich agentów to łatwizna. Jaką mamy alternatywę, Aiden? No, to jak będzie?